Włącz i zostań z nami. Solidarności. I to z okazji tak przepięknej, jaką jest Święto Niepodległości i konkurs, który z tegoż to powodu ogłaszamy corocznie, którego tegorocznym hasłem była rodzina, fundamentem niepodległej. 152. Myślę, że poproszę Was o powstanie, bo hymną. Janusza Wolniaka, który stoi tutaj skromnie, tak jakby nie pracował wczoraj do 22:00, pomysłodawca, organizator 22.
Janusz, dziękuję za pomoc. Serdecznie przede wszystkim nauczycieli, no i artystów, którzy tutaj są zgromadzeni. To musi być ten tandem. Nie da rady, żeby zrobić, szczególnie w tym czasie szkolnym, coś bez uczniów. Oczywiście pod opieką nauczycieli. Nauczycielom dziękuję chylę czoło, bo te nasze tematy, które my dajemy, zadajemy zawsze z roku na rok, one wcale nie są łatwe, chociaż w tym roku był bardzo przyjemny. Oczywisty, przyjemny. Niemniej jednak to jest wasza ogromna zasługa w tym, żebyście dobrze dzieciom przygotowały ten temat, przedstawiły. Te najlepsze je obejrzycie oczywiście na pierwszym piętrze, bo tam przygotowaliśmy wystawę, która będzie aż do Trzech Króli. Spokojnie można przyjść z kolegami, z rodzicami i obejrzeć wszystkie nagrodzone, wystawione prace. Solidarności jako instytucji związkowi zawodowemu koledze Januszowi, który zainicjował, który pilotuje i całe serce wkłada słowem wszystkich, bo jest przepiękny, ważny, robicie rzeczy pożyteczne, które myślę przydają przyjemności, ale też służą Polsce. I muszę powiedzieć, że to było piękne, to było bardzo poruszające. My mamy tę wielką wspólnotę, mamy rodzinny kraj, współtworzymy tę wyjątkową wspólnotę, którą na imię Polska. Jesteśmy Polakami, a wszyscy Polacy, wszak jak mówi popularna piosenka, to jedna wielka rodzina.
Panie, panowie, dziewczęta i chłopcy, my Polacy mamy historię długą, ponad 1000 lat. Mamy historię bardzo barwną, mamy historię wyjątkowo ciekawą. Zdarzało się, że dramatyczną i tragiczną, ale najczęściej piękną, wielką, wspaniałą i zwycięską. My Polacy potrafimy się dźwignąć z upadku. My potrafimy się podnieść i nie poddajemy się nigdy. Myśmy w XX wieku dwa razy odzyskiwali niepodległość. W Rosji zaczęła się wojna domowa między białymi i czerwonymi. Rosja popadła w odmęty domowej, kiedy rozpadła się Austria, monarchia Habsburgów. Otworzyła się przestrzeń dla Polski niepodległej i Polacy tę wielką okazję wykorzystali. Bardzo dobrze. Jaką jeszcze? Demokratyczną. Super. Jaką jeszcze? Ludową. Doskonale. A przed wojną to jaką mieliśmy? A ja się mówię niepodległą. I to jest właśnie ta wielka różnica. Dla nas jest wolność. Polacy wyjątkowo kochają wolność. Zresztą bili się na frontach kolejnych wojen, kolejnych zawierów wojennych za wolność waszą i naszą. Mamy ten instynkt. Może dlatego, że tyle przyszło kolejnym pokoleniom za tę wolność zapłacić. Myśmy rzucili rękawice Niemcom hitlerowskim i sowieckiej Rosji w 1939 roku. Biliśmy się dzielnie na wszystkich frontach II wojny światowej. Byliśmy lojalnym sojusznikiem aliantów. Zrazu Francji, jak Francja przegrała wojnę, Anglii, Stanów Zjednoczonych, z całego obozu antyhitlerowskiego. Myśmy się nie splamili kolaboracją. Nie poszliśmy, to mądre słowa, dzieci słuchają, więc trzeba może prościej. Myśmy się nie poddali Niemcom. Myśmy nie poszli na układy z Niemcami. I nie poszliśmy razem z nimi na Rosję. Myśmy zostali sobą. Stworzyliśmy wielkie, wyjątkowe w Europie państwo podziemne. Sama Armia Krajowa to 400 tysięcy zaprzysiężonych członków. Coś niesłychanego. Po II wojnie światowej dostaliśmy się do rosyjskiej, sowieckiej, bo takie państwo wtedy istniało, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w strefie wpływu. W okrojonych granicach, po wielkich stratach ludnościowych, ale także materialnych. Dzisiaj mamy mniejszą Polskę. Kiedyś Polska z Wilnem, Lwowem liczyła 380 tysięcy kilometrów kwadratowych, dzisiaj ma 312. Zapłaciliśmy straszną cenę za wierność ideałom. Co gorzej, Sowieci zainstalowali tutaj komunistyczny system. I Polacy, nie wszyscy, część się przestraszyła, to jest naturalne, ale nie zaakceptowali tej kolejnej odsłony okupacji, tym razem sowieckiej. Stąd epopea żołnierzy wyklętych, walka zbrojna. Ale... Chcecie, żeby tu przyszedł Mikołaj? Chcecie? Jeszcze głośniej! No to musimy go wywołać, Mikołaju! 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 Rodzina Fundamentem Niepodległej zwróciła się do mnie, pani Danusia, napisała list do mnie: drogi Mikołaju, przyjdź do nas 6 grudnia, żeby wręczyć nagrody dzieciom. Więc jestem! Pomóc nasi goście. Najpierw prosimy naszego kuratora na scenę, żeby wraz z Mikołajem wręczył nagrody tym najmłodszym, którzy są, myślę, że najbardziej odzyskani ze szkoli, nie tylko rozwajskich. Brawo! Tak, prosimy na scenę, też Łódzki Jaro prosimy. Idą po zasłużone nagrody. Oświetlić nagrody. Drugi mój, żeby wszyscy już wyróżnieni wyszli. Zobkowice. Oczywiście międzyregionalna sekretaria.
Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.